Dance Macabre, Anioł czy Kostucha. Tak przez wieki zmieniało się wyobrażenie o śmierci. Najwięcej z tych znaczeń pochodzi z wieków ciemnych. To oczywiście średniowiecze, kiedy ludzie wszystkiego się bali. Wystarczy wejść do wrocławskiej katedry i popatrzeć, jak ona wygląda. Na przykład jako instrumentarium śmierci. Wysokie, monumentalne budownictwo sprawiało, że ludzie czuli się bliżej nieba. Byli tym samym pokorniejsi wobec śmierci. Śmierci, która czasem występowała pod postacią anioła. Jest to coś, co nas utula, tak? To nas otula skrzydłami, co nas przytula w momencie złożenia do grobu. Groby nie łączą się jednak tylko z melancholią. Kiedyś były miejscem spotkań z duchami. Czy to w Chłopach Raymonda świetnie widać, kiedy ludzie po prostu szli na cmentarz, nakarmić duchy swoich zmarłych. Czyli jesteśmy jakby tu bardzo blisko właśnie tego, co nazwalibyśmy festynem śmierci. Śmierć nie jest już tematem tabu. Współczesne kino potrafi rozbawić śmiercią, szydzić z niej i ironizować. You may kiss the bride. Ale też i wprawiać w zadumę. W październiku polską publicznością wstrząsnął film Ostatnia rodzina, obrazujący słynną rodzinę Beksińskich. Film to przede wszystkim opowieść o umieraniu. Jednak motyw śmierci jest na tyle spopularyzowany, że często nie robi już na nas większego wrażenia. Właściwie jesteśmy trochę nieśmiertelni, że mamy pomysły kosmetyczne, chirurgiczne, transplantacyjne. Lem by się tu uśmiechnął, myślę o Stanisławie Lemie, że właściwie wszystko możemy tak naprawdę, że przekładanie z Andrzeja Wajdy, jeżeli Państwo w ogóle pamiętają jeszcze taki film, to jest rzeczywistość, to już nie jest bajka. Dla niektórych śmierć to koniec, a dla innych początek. Bo wierzę, że pójdę do nieba. Czy ja się boję śmierci? Nie zastanawiałem się nad tym. A czego tu się bać? No, chyba każdy się boi. Bo jestem przygotowany, w tym wieku jestem, że jestem przygotowany, że wieczorem się mogę położyć, a rano się nie obudzi. No bo wszystko się wydaje, że to i teraz jest najważniejsze. Okazuje się, że współczesny brak lęku przed śmiercią odwołuje się jeszcze do stoicyzmu. Jak powiadał Epikur, kiedy my jesteśmy, śmierci nie ma. Kiedy jest śmierć, natomiast nie ma nas. Więc dlaczego mamy się jej obawiać? Dla Echo24, Patrycja Nawrocka.